Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmistrz z Kalisza. Dzisiejszy temat z pewnością zainteresuje początkujących szachistów, ponieważ pokażę najszybszego mata, którego można dać na początku partii. Ma on tylko dwa posunięcia. Oraz pokażę tak zwanego mata szewskiego, zwanego również matem szkolnym, czyli taka bardzo często stosowana taktyka na początku partii przez szachistów grających białymi, którzy po prostu również chcą grać szybko. No powiem też dwa słowa na ten temat, czy warto takie coś stosować, czy nie warto, także zapraszam do oglądania. Zacznijmy od najszybszego mata w szachach, jest to tak zwany mat głupca. No głupcem jest ten, kto popełnia po prostu głupie błędy, no i tak czasami się zdarza, że w szczególności ci początkujący szachiści no, grają niezbyt według zasad tak zwanych debiutowych i tym samym no, szybko przegrywają. No zobaczmy pierwszy przykład. Białe rozpoczynają G4. Jest to posunięcie, które również występuje w teorii szachowej. Po tym ruchu może powstać na przykład atak groba. Taka też śmieszna nazwa. Czarne odpowiadają w tej sytuacji posunięciem E5, jednocześnie odsłaniają swojego hetmana na tej przekątnej. I tutaj w tym ruchu, no poza tym, że nie walczy o centrum, no nie byłoby jakoś nic takiego nadzwyczajnego, nadzwyczajnie złego, ponieważ mogłyby na przykład zagrać posunięcie goniec G2 i gra toczyłaby się dalej. Ale jeżeli grający białymi zagra takie posunięcie jak posunięcie F3, no to faktycznie jest głupie, tak, ponieważ odsłania króla na tej przekątnej, ten król tutaj będzie łatwym obiektem do ataku, no i w tym momencie po prostu można skończyć partię grając posunięcie hetman na H4, także zwróćmy uwagę, że czarnym zajęły dwa posunięcia, żeby zamatować. To też jest bardzo dobry przykład dla młodych szachistów, że tak naprawdę nie ma znaczenia, czy zbije się dużo bierek przeciwnika, czy zbijesz nawet wszystkie figury przeciwnika. Najważniejszym celem gry jest mat, a na przykład w macie głupca czarne nie zbiją ani jednej bierki przeciwnika, a wygrywają partię. Ja bardzo często robię psikusa swoim uczniom, i właśnie grając białymi, jak już mam takiego ucznia, który ma tam gdzieś około czwartej, trzeciej kategorii, właśnie sprawdzam go, jaka jest jego czujność. Gram na przykład właśnie posunięcie G4, on tam sobie, no z reguły szachiści początkujący odpowiadają tym pionem królewskim O2 i właśnie gram takie posunięcie w stylu F3 i sprawdzam, czy ten szachista po prostu widzi tego mata głupca i o dziwo, no mat jest banalny, mat jest prosty, ale często właśnie ci młodsi gracze po prostu nie zauważają tego mata. I na przykład patrzą, a jest możliwość zdobycia centrum, no to centrum po prostu zdobywają. No to ja próbuję jeszcze raz, może jeszcze raz zauważę, gram na przykład jakieś takie boczne posunięcie w stylu C3, gdzieś tutaj próbuję wyprowadzić hetmana, no i ci młodzi szachiści znowu nie zauważają tego mata. No to ja wtedy no, sugeruję, a może by tutaj zwrócić uwagę, że król się troszeczkę odkrył, a popatrz, czy można by było jakoś wyjść może z atakiem, tak? No i gram kolejne jakieś takie posunięcie kompletnie bez sensu, na przykład posunięcie B3, no i dopiero gdzieś tam po długim, długim czasie i następuje mat. Także no mat głupca no, jest banalnym matem, ale no też trzeba być czujnym, żeby po prostu go nie przegapić, w szczególności na tym początkującym poziomie. Mat głupca może również powstać, kiedy przestawimy ruchy. Możemy na przykład zacząć od posunięcia F4. To też jest normalny debiut, często spotykany zresztą w partiach szachowych. Czarne odpowiadają sobie tym razem o jedno pole. No i tutaj oczywiście białe mogą rozwijać się w taki dobry, naturalny sposób, na przykład skoczek F3 czy tam E4. Niektórzy grają D4, taką kamienną ścianę białymi. No ale jeżeli ktoś no, po prostu nie zna tych ogólnych zasad, że powinniśmy grać przez środek, no to czasami po prostu zagra takie posunięcie w stylu G4, no i dostanie tego mata na tym samym polu, czyli pole H4 jest dostępne już dla hetmana i ten mat występuje. Czy często ten mat głupca się zdarza? No nie, ten mat głupca zdarza się bardzo rzadko, ja przez moje tam ponad 20 lat grania tylko raz udało mi się tego mata zrobić, gdzieś tam na jakiejś partii w internecie przeciwnik no zagrał w taki właśnie sposób, że odkrył króla, a ja zamatowałem go. Także nawet w partiach juniorów ten mat nie zdarza się zbyt często. Drugi mat jest o wiele bardziej, jakby to powiedzieć, wykorzystywany, w szczególności przez dzieci i młodzież, ponieważ kiedy no, młodzi szachiści rozpoczynają swoją karierę szachową, idą nawet na pierwszy turniej szachowy,
no to gdzieś tam zasięgają rady rodziców, rady dziadków, co by tutaj zagrać, żeby szybko wygrać. No i wtedy no, dziadkowie, rodzice, bardzo często też amatorzy, którzy kiedyś tam gdzieś grywali w szachy, podpowiadają im, że tu można wygrać w 4 posunięcia. Także mat troszeczkę dłuższe, ale no taki z punktu widzenia takiego szachowego, no o wiele częściej się ten mat po prostu udaje. No mat głupca, tak jak wspominałem, to jest, no dlatego rzadkość występuje, ponieważ białe muszą po prostu popełnić taki kardynalny błąd i nie wszystko zależy po prostu od strony czarnych. Mat szewczyk z kolei charakteryzuje się tym, że to białe stwarzają konkretną groźbę mata i ten mat bardzo często się udaje. Zobaczmy go. Białe 4, czarne e5, goniec idzie na c4, skoczek na c6 i pierwsza próba szewczyka, tym razem pokażę szewczyka z linii prostej. Tu widzimy, że goniec uderza w tą stronę, hetman uderza również w ten sam punkt, czyli w punkt f7 i po prostu te dwie figury chcą się połączyć na tym punkcie f7 i hetman tutaj zamatuje. Oczywiście tego mata można łatwo obronić, grając na przykład posunięcie skoczek f6, widzimy, że hetman po prostu już nie widzi punkt f7, mat jest obroniony. No zawodnicy jednak gdzieś tam roztargnieni, wyprowadzają często kolejne figury, no i bardzo popularny obrazek, mat szewski z linii prostej. Mat szewski może również się udać ze skosa, zobaczmy, e4, e5, goniec na c4, skoczek na c6, i hetman na h5. To też jest bardzo, bardzo kąśliwe posunięcie, ponieważ no, zawodnik nauczony poprzednim przypadkiem, jeżeli ktoś mu pokaże, że no słuchaj, no, jak gra przeciwnik na szewczyka, gra hetman f3, no to ty powinieneś wyjść skoczkiem, tak? No bo obronisz to z linii prostej. No i często właśnie dzieci, młodzież sobie to koduje. Jak hetman wyjdzie na h5, to oni też, no dobra, coś tam ktoś mi wspominał, zagram skoczkiem, to na pewno się obronię. Tak, tylko różnica jest taka, że hetman już nie stoi na f3, już tego mata z pola f3 po prostu nie da się zrobić, a hetman stoi na polu h5, dlatego no w tej sytuacji po prostu hetman się wślizguje i też jest mat szewczyk, tylko że z linii skośnej. No właśnie, to w jaki sposób się należy bronić przed tym matem szewczykiem? Zawsze podkreślam, że jeżeli ktoś wyjdzie w drugim posunięciu gońcem na c4, to żeby tego mata szewczyka nie dostać, zawsze graj posunięcie skoczek na f6. Ponieważ jeżeli teraz hetman wyjdzie na f3, no to po prostu tutaj wszystko jest obronione i wszystko gra. No i tam czarne mogą się rozwijać i bardzo często właśnie, skoro białym nie udało się zagrać hetman na h5, nie mogą ze skosa matować i nie mogą z linii prostej, to próbują z tego skosa coś tutaj zrobić. Tylko że no, niedobre jest według zasad debiutowych chodzenie zbyt często tą samą figurą, a w szczególności taką mocną figurą, jaką jest hetman. Także zwróćmy uwagę, że hetman idzie po raz drugi, czyli hetman f3, hetman b3, a w tym czasie czarne robią naturalne ruchy rozwojowe, czyli czarne grają dobrze, według zasad wyprowadziły lekkie figury, zroszowały, no a białe tam próbowały stworzyć jakąś groźbę, no i po prostu tutaj nic im się nie udało. Wróćmy jeszcze do tego momentu ze skoczkiem f6. Dlaczego ten skoczek f6 jest na tyle dobry? Ponieważ no, często się zdarza, że grający białymi, który jest nastawiony tylko i wyłącznie na szewczyka, no, popełnia też taki kardynalny błąd, bo gra czasami posunięcie hetman h5, czyli znowu usilnie próbuje tu zrobić szewczyka i widzimy już po co został zagrany skoczek f6, ano po to, żeby ten mat szewczyk nie udał się z linii prostej, a jeżeli hetman pójdzie na pole h5, to po prostu tego hetmana sobie zbijemy. Jak jeszcze może szewczyk powstać? Niektórzy wychodzą bardzo szybko hetmanem, hetman h5. I tutaj na przykład nie działa już posunięcie skoczek na f6, bo jeżeli skoczek pójdzie na pole f6, spróbuje zdobyć tego hetmana, zaatakuje go, to ten hetman szybko się tutaj przestawi i zbije pionka na polu e5. Dlatego tego pionka trzeba obronić, to jest najlepsza obrona, czyli skoczek idzie na c6, broni tego pionka. I tu zwróćmy uwagę, że no białe typowo zastawiają szewczyka ze skosa, jest goniec, który uderza na pole f7 i jest hetman, który też uderza w, to samo miejsce. No i teraz oczywiście nie działa posunięcie skoczek f6, no bo hetman zbije na f7, znowu powstanie mat. Dlatego trzeba się obronić ze skosa. Tu trzeba zamknąć temu hetmanowi ten skos. Niezbyt dobre jest na przykład teraz posunięcie hetman na e7, ponieważ blokuje gońca, także lepiej załatwić tą sprawę takimi mniejszymi bierkami, g6. Wtedy grający białymi często podejmuje próbę numer 2, zrobienia szewczyka i gra posunięcie hetman f3, czyli widzimy, ze skosa się nie udało, no to próbują z linii prostej.
To teraz też nie wychodzimy hetmanem, tylko zastawiamy się w taki sposób. Skoczek na f6, także mat z linii prostej, ten mat szewczyk z linii prostej też jest zabrany. No i kolejna próba, hetman na b3, także widzimy, że ten wyjście tego hetmana na h5 jest takie dosyć problematyczne. Po prostu trzeba wiedzieć, jak się czarnymi bronić i wtedy problemu nie ma. I tutaj niestety trzeba zagrać hetmanem na e7, żeby podbronić ten punkt, ale z kolei goniec po tym posunięciu, on nie musi przecież wychodzić na tą stronę. On ma tutaj wyjście na pole g7 i tu będzie po prostu czuł się dobrze. I na przykład po posunięciu skoczek na c3, tutaj czarne mogą na przykład skorzystać z tego, że zrobią widełki, zdobędą parę gońców i po prostu tutaj będą mogły się spokojnie rozwijać, na przykład mogą zagrać posunięcie d6 i wyjść gońcem i na przykład w tej pozycji wydaje mi się, że czarne są bardzo, bardzo w porządku, ponieważ mają parę ponieważ mają dwa gońce, białe mają tylko jednego gońca. No i myślę, że sobie spokojnie w tej pozycji tutaj poradzą. Na pewno gra została ze strony czarnych wyrównana. Teraz trzy przykłady z partii juniorskich. Pierwszy z nich to Piak Topricanu, Rumunia, mistrzostwa do lat 12. No, zwróćmy uwagę, jak białe usilnie próbowały zrobić szewczyka i ten szewczyk im się udał. Białe 4, czarne e5, goniec c4, tak jak wspominałem, najlepszy ruch to zagrać skoczek f6, wtedy ten szewczyk już nie będzie groził. Czarne zagrały skoczek na c6, grozi szewczyk, tak, widzimy, że no w tej sytuacji grozi mat na f7, czarne się bronią i goniec na b3, także no z linii prostej się nie udało, no to ten Rumun grający białymi próbuje tego szewczyka zrobić z troszeczkę innej perspektywy. Hetman idzie na c3, widzimy, że hetman idzie po raz drugi, podstawia tym sam pionka, także no to często granie właśnie na mata szewczyka to takie, no próba takiej gry, no takiej desperackiej bym wręcz powiedział. Hetman c4, no tak, no jeżeli masz troszeczkę doświadczenia, widzisz taki układ, że hetman z gońcem ustawiły się ze skosa, no to wiadomo, że tego mata nie dasz sobie tutaj wcisnąć, możesz nawet sam zagrać na przykład posunięcie hetman f6, podbronić tego pionka i na przykład samemu tutaj grozić zbiciem na f2 i też tutaj no, czarne zakręcą się koło mata. No jak się domyślasz, no czarne tego ruchu nie zauważyły, no i dały sobie wcisnąć mata szewczyka, tym razem z tego skosa, tak? No częściej z tego skosa się daje tego szewczyka, a tym razem udało się to z pola c4. Partia Martinez-Olmos, tamta wcześniejsza partia była do lat 12, ta jest partia do lat 18, także no, bardzo niski poziom tych rozgrywek musiał być, skoro 18-latkowi no, nie widzieli tego mata. W każdym razie poszło e4, e5, znowu goniec c4, skoczek na c6 i hetman idzie sobie na f3. Znowu z linii prostej grozi szewczyk. Czarne odpowiedziały skoczkiem na h6 i teraz tak, no w tej sytuacji no, nie można dać szewczyka poprzez hetman f7, bo broni to skoczek. Z kolei sam ruch skoczka jest niezgodny z takimi dobrymi zasadami debiutowymi, ponieważ skoczek powinien iść do środka, także zdecydowanie lepiej skoczka było postawić na polu f6 niż na polu h6. Teraz skoczek stał się obrońcą pionka f7, także po prostu trzeba go usunąć, żeby dać mata na punkcie f7. Białe odpowiadają d3. Czarne, słabiutki ruch d6, tutaj nawet można było się pokusić o skoczka d4 i ten hetman z tej wyprowadzonej pozycji musiałby się wrócić na pole wyjściowe, ponieważ po skoczku na d4 grożą też, oprócz zbicia hetmana, grozi też zbicie na c2 i tutaj są widełki. Także no czarne zagrały słabiutko, białe usunęły obrońcę, czyli goniec bije na h6 i po zbiciu po prostu wcisnęły mata na polu f7. I trzeci juniorski przykład, tym razem mistrzostwa Niemiec do lat 12, białymi Bever, czarnymi Gonzer. Partia toczyła się w następujący sposób. E4, E5, goniec C4, widać po raz kolejny posunięcie skoczkiem na C6 i znowu próba szewczyka. Czarne to obroniły, widzimy taki sam ruch jak w partii tego Rumuna, czyli goniec na B3, jakaś tam próba ustawienia tym razem szewczyka z tej strony. Oczywiście jest to słabiutkie, bo po skoczku D4 tu nawet czarne mogą od razu zbić tego gońca, no i w życiu tego szewczyka po prostu białe nie dadzą. Nastąpiło skoczek na b5, no ryzykowne, ponieważ białe odpowiadają hetman c4. Wisi skoczek i wisi też mat na f7, czyli tak samo jak w tej partii Rumuna. No tutaj grający czarnymi zagrał skoczek d6,
obronił skoczka, zaatakował hetmana i obronił też ten punkt f7, także mata jeszcze nie ma. No białe tutaj no, krążą tym hetmanem, policzmy ile razy się już ruszały. Raz, dwa, trzy, czwarty raz hetmanem, a w tym czasie po prostu czarne będą mogły sobie zbijać kolejne pionki, czy po prostu wyprowadzać figurę. Także pierwszy pionek padł. Druga próba. Znowu próbuje tutaj Niemiec wstawić mata na punkcie f7. No i tym razem się udaje. Goniec na c5 i hetman bije f7, powstaje mat. I teraz no, pokazałem trzy partie juniorskie, trzy partie takich, można powiedzieć, amatorów, ale nawet w partii mistrzów, czy nawet super arcymistrzów, pojawiały się takie śmieszne sytuacje, gdzie no, taki no, potężny zawodnik jak Nakamura spróbował zrobić takiego mata szewskiego, mata szkolnego, też drugiemu bardzo dobremu zawodnikowi, Sesi Krianowi. Partia toczyła się, jeszcze było bodajże w partii klasycznej. Także Nakamura białe, Sasi Krian czarne, e4, e5, no i Nakamura hetman h5. No co, dwa pionki pod biciem, te dwa pionki są bronione, tego pionka musi Sasi Krian obronić. Obronił poprzez skoczka c6, próba numer 2. Czy Szewczyk wejdzie? No oczywiście grający czarnymi, mocny arcymistrz z Indii się obronił, g6. I po hetmanie na f3, próba numer 3. Znowu ten Szewczyk grozi na punkcie f7, znowu się czarne bronią. No i po skoczku na e2 partia toczyła się w następujący sposób. Obie strony wyprowadzały lekkie figury. Goniec na g4, hetman pod biciem, hetman sobie zszedł. Hetman na d7, f3, goniec na e6, goniec na g5. I w sumie ta partia, no tak naprawdę widzimy, że to ten debiut białym nic kompletnie nie dał. Tak nawet można powiedzieć, że czarne figury są bardziej elastycznie ustawione. W tej pozycji Nakamura w ogóle oddał parkę gońców, no z pewnością zrobił to celowo. Po skoczku na A5 Sesi Krian wziął parę gońców, widzimy, że dwa gońce kontra jeden goniec. Także w takiej pozycji, która może się za chwilę otworzyć, no te gońce będą lepsze. No, Nakamura też oczywiście nie wyszedł jak z jakąś taką kompletnie przegraną w tej pozycji, także no, granie na Szewczyka, no to jest jakaś tam próba. Jeżeli ta próba się nie uda, to po prostu czarne spokojnie tą pozycję wyrównają, ale czarne też nie mają jakiejś takiej ogromnej przewagi dzięki temu. I tutaj obie strony zrobiły roszadę, no i myślę, że ten eksperyment Nakamury się nie udał, ponieważ tą partię przegrał. Nie będę tej partii pokazywał do końca, można sobie ją zobaczyć na internecie. W każdym razie, podsumowując dzisiejszy temat, czy warto grać na Szewczyka? No według mnie nie. Zdecydowanie nie, nawet nie warto pokazywać tego Szewczyka młodym szachistom. Jeżeli grasz kolorem białym, musisz się uczyć takich ogólnych, dobrych zasad, a ogólne zasady mówią to, że musisz walczyć o centrum, musisz wyprowadzać lekkie figury podkreślam, hetman to nie jest lekka figura, a w Szewczyku właśnie hetman wychodzi zbyt szybko i ten hetman zbyt często po prostu się rusza, tak, tam próbuje raz zrobić Szewczyka, drugiego, trzeciego, no i jeżeli trafisz na zawodnika, który chociaż raz widział tego mata Szewczyka, jak się obronić, no to no, raczej ten mat Szewczyk po prostu ci się nie uda, a hetman zbyt szybko wejdzie do gry, no i po prostu stracisz dużo czasu w fazie debiutowej. Z pewnością warto mata Szewczyka pokazać zawodnikom początkującym, ale od tej drugiej strony, czyli jak się bronić przed tym Szewczykiem, no i jak też można wykorzystać takie zbyt szybkie wyjście hetmana. Oczywiście każdy z nas musi znać głupca, mata głupca z obu stron, także no, trzeba podkreślać młodym zawodnikom, początkującym graczom, żeby zbyt nie odkrywali swojego króla, no bo tego mata głupca mogą dostać. No i też warto sprawdzić swojego zawodnika, swojego ucznia, swoje dziecko właśnie gdzieś tam celowo odkrywając króla na tym skrzydle królewskim, czy tego mata głupca po prostu zauważył. Także dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszej audycji, subskrybuj kanał, zostaw komentarz, jeżeli Ci się podobało, udostępnij to nagranie znajomym i życzę Ci powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa.